Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj zajmiemy się tym samochodem, w sumie po raz kolejny, ale dzisiaj spróbujemy go zrobić pod drift i mam tutaj spore obawy co do tego. Samochód można stuningować tak, że ma naprawdę bardzo dużo mocy i... no on już sam z siebie próbował coś tam driftować, mimo że standardowo mamy tutaj napęd, uwaga, na 4 koła. Co mnie martwi, to to, że mamy tutaj bardzo szerokie koła z tyłu. No i mamy silnik montowany przed tylną osią, albo w okolicy tylnej osi, ogólnie z tyłu. Nie? I martwi mnie to bardzo, bo przeważnie takie samochody w Forzie Horizon po prostu driftują mega słabo i ciężko je wyczuć. Natomiast widziałem tutaj pewien potencjał, bo samochód już nawet latał jako tako na rondzie z tym napędem na 4 koła. Latał to dobre powiedzenie, bo ten samochód ma ogromną moc po tuningu. Zrobiłem go tak, żeby osiągnąć nim maksymalną prędkość. No i jak się pewnie domyślacie, 430 km na godzinę to dla tego auta nie problem. Problem może to natomiast być dla mnie, jako że driftuję na kierownicy. Tutaj w Fordzie bardzo jest ciężko opanować samochody, które mają jakąś ogromną moc. I zaraz zrobimy sobie konwersję napędu na napęd na tył. W ogóle to jest bardzo rzadkie, że samochód ma silnik z tyłu i napęd na przód, nie? Też. Chociaż czekaj, Lambo. Napęd na 4 koła, dobra, nieważne. Prawie wszystkie Lambosy tak mają. O man, dobra, nie ma... słuchaj, zostawmy ten temat. Ale wracając do Quattry, mamy tutaj, już wam prezentowałem ten samochód na poprzednim odcinku i musicie zwrócić tutaj na uwagę na pewne detale. Jak oglądaliście sobie ostatni mój odcinek z Cyberpunka, gdzie testowaliśmy wszystkie samochody, tam na chwilę pojawiła się również ta Quattra i możecie zwrócić uwagę na poziom detali w Forzie Horizon i poziom detali w Cyberpunku. Oczywiście w Forzie Horizon ten poziom detali jest dużo większy, dużo lepszy, dużo fajniejszy. Natomiast taka różnica, która od razu rzuca się w oczy, to są na przykład lusterka, które zobaczcie, tutaj są to zwykłe lusterka. Nie wiem, czy tam są jakieś ekrany z kamerą, to by było bez sensu, po prostu widać, że jest tam lustro, nie? A w Cyberpunku tego lustra tam nie ma. Zobaczcie, że z widoku z fotela kierowcy nawet nie widać tego lusterka prawego. Mega dziwne. Nie wiem, na jakiej zasadzie miałoby działać jeżdżenie tym samochodem. No ale to jest, wiesz, fikcyjne auto i nie powinniśmy się do tego aż tak przyczepiać. Jak już wiecie pewnie z poprzedniego odcinka, ten samochód mega mi się podoba. I wiecie co? On teraz tego nie będzie widać, ale on z przodu ma jeszcze taki pomarańczowy panel LED-owy, który jak jest ciemno, to się po prostu zapala. Fantastyczne auto i mega się cieszę, że je dodali do Fordzy. No ale co będzie z driftem? Sprawdźmy to. Dojedźmy sobie do zameczku. Musimy zrobić konwersję napędu, zresetować ten tuning, który mam tutaj, dlatego że on jest zbyt hardkorowy. On jest taki bardzo drastyczny. Ciężko ten samochód opanować jest na kierownicy tak w ogóle. Jeśli chodzi o osiągi, to od razu resetujemy samochód do ustawień fabrycznych, czyli będziemy mieli 607 koni mechanicznych. To jest całkiem fajna moc do driftingu na kierownicy, powinno nam w 100% wystarczyć. O ile te tylne koła, szerokość tych tylnych kół nie będzie za bardzo samochodu mulić, to będziemy musieli sobie obadać. Zobaczcie, mamy tutaj napęd na 4 koła, ale możemy zrobić konwersję napędu z napędem na tył, co nam powinno znacznie ułatwić driftowanie, rzecz jasna. No i możemy sobie tutaj dać jeszcze dystanse, ale nie wiem, czy to potrzebne jest, nie? Możemy, ale niekoniecznie trzeba je dawać, bo tutaj ten rozstaw kół jest już i tak dosyć duży. Zobaczcie, że koło, jakby felga wystaje poza obręb samochodu dosyć mocno, nie? Zwłaszcza ta przednia. I pewnie ten samochód byłby zdelegalizowany. Możemy także wymienić sobie felgi na jakieś inne, ale chyba się zgodzicie, że te, które są w tym samochodzie, domyślnie pasują do niego najlepiej. Można by było coś tam jeszcze może dopasować takiego ciekawego. Zdaje się, że takie mam wrażenie, że ten samochód ma z tyłu większy cal felgi niż z przodu, ale równie dobrze może być to po prostu złudzenie optyczne z racji na wygląd tego auta. Może takie felgi by pasowały? Zobaczcie sobie, nie? Coś może w tych klimatach.
ale zostawimy temat felg, tutaj nie będę nic zmieniał. Opony także zostawię standardowe, tutaj oczywiście dajemy sobie przeniesienie napędu, ulepszamy tak, żebyśmy mogli tym manipulować. No i rzecz jasna, zawieszenie musimy dać driftowe, co sprawia, że samochód jeszcze bardziej nam siada. Przednie koła robią się w negatywie, przez co troszeczkę się chowają w nadkole, zwłaszcza górna część koła. Ale możemy to tak zostawić, chyba nikt się nie będzie do tego przyczepiał, no nie? Jedyna rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, to jest to, że przedni błotnik jest tutaj jakby dodany do Fordzy i jego nie ma normalnie w Cyberpunku chyba. Normalnie te quattro wszystkie mają chyba odsłonięte te przednie nadkole, nie? Tam tego nie ma, tego takiego elementu, który nie mogę wam pokazać palcem, ale no widzicie chyba, o który mi chodzi, nie? To tego elementu w Cyberpunku nie ma. No i słuchajcie, mamy już samochód teoretycznie przystosowany do tego, aby driftował. 607 koni mechanicznych, tak jak mówiłem, tak zostawiłem. Samochodu chyba nie odciążałem, nie, bo tam nie było takiej opcji. Więc tak, mamy sobie coś takiego. I zrobimy sobie tuning. Tutaj robię standardowy tuning, tak jak dla samochodów z silnikiem z przodu i napędem na tył. Więc możliwe, że będę musiał tutaj trochę pokombinować jeszcze z ustawieniami. Widzę, że biegi też są trochę krótkie. Jakby... Nie wiem, czy to będzie dobre do driftu. Zróbmy coś takiego może. O. Może, no czekaj, chcemy kontynuować. Pyk. No i tutaj negatyw z przodu niepotrzebny nam taki duży. To jest tylko kwestia wyglądu, tutaj w Fordzie to niewiele robi. Tutaj sobie usztywniamy wszystko. I zaraz zobaczymy, jak samochód będzie latał. Jeszcze tylko taki mały retouch zrobię tam, czyli dodam jakieś naklejki na to auto. Jakiś czas temu, zaraz po tym jak samochód został dodany do gry, to niewiele tych malowań do niego było. Teraz już widzę, że pojawiło się trochę więcej. Ciekawe, czy znajdzie się coś w klimatach driftowych, czy ktoś coś takiego w ogóle robił. Możemy dać, czekaj, to chyba nie tutaj. Dajmy sobie keyword drift i zobaczymy, czy ktoś zrobił jakieś malowanie typowo pod drift. No i coś jest. Ktoś chyba zrobił coś a la Toyota Trueno. Okej, z czegoś tutaj wybiorę. O ja, przejechałem się kawałek tym samochodem i powiem wam, zobaczcie te ślady, które tutaj zostawiłem. To są moje ślady, nie? Teraz. Po prostu tylne koła zostawiałem ze sobą tak ogromne ślady, że to jest coś nieprawdopodobnego. Natomiast w tym samochodzie, ponieważ mamy te tylne koła takie wielkie i zrobiłem bardzo niskie ciśnienie tych tylnych kół, możecie po raz pierwszy bardzo dobitnie zobaczyć jedną niesamowicie fajną rzecz i ciekawy element w ogóle w Fordzie Horizon. Jako że to jest taka gra bardziej zręcznościowa, to tutaj takie elementy nie powinny się pojawiać, nie powinno jakby być aż takich detali. Natomiast ponieważ mamy tutaj bardzo niskie te ciśnienie w tylnych kołach, to zauważcie, że podczas ślizgu jakiegokolwiek te tylne opony zaczną się deformować. Zobaczcie w jaki sposób, po prostu tak zaczną się odkształcać w stronę, w którą driftujemy, nie? Słuchajcie, próbuję wam to zademonstrować, tak żebyście dobrze to widzieli. O, widzieliście teraz? Zwróćcie uwagę na to koło zewnętrzne. Autentycznie widać, jak ta opona się, wiesz, deformuje. O, teraz było dobrze widać. Możecie sobie to nagranie teraz przeanalizować. O, widzieliście teraz? Zobaczcie, jak skacze ta opona. W momencie, kiedy traci przyczepność, nie, tak skacze. Jak w jakimś dragsterze czy coś. Bo w dragsterach też mamy bardzo niskie ciśnienie. W ogóle ja tu dałem niskie ciśnienie? Dlaczego ja dałem niskie ciśnienie z tyłu? Powinno być odwrotnie, z przodu powinno być. Ale ta opona jakoś i tak bardzo mocno skacze. Nie, może to jest jakiś glitch. Ale generalnie, o, ja już to dawno zauważyłem w Fordzie Horizon. Tylko w takich normalnych samochodach, gdzie ta opona jest mała, tego ciężko jest to zauważyć, nie, że ta opona jakoś się deformuje. Ale to jest. To jest tutaj w Fordzie i to jest niesamowite, że nawet takie detale są. A jeszcze muszę troszeczkę popracować nad tym samochodem i zobaczyć, co uda mi się z niego wycisnąć. Bo obecnie ma chyba trochę za mało mocy.
I nie daje rady ukręcić tych tylnych kół, powiem wam, naprawdę, ma z tym spore problemy, więc myślę, że gdzieś koło 1000 koni będziemy musieli do niego wsadzić jednak. Nie, zobaczcie, z tyłu mamy wysokie ciśnienie, więc wszystko zrobiłem dobrze. I ta opona i tak się bardzo mocno deformuje z racji tego, że ona jest po prostu wielka, nie? Że to koło jest wielkie. To jest niesamowite, to jest jak walec. Będę musiał tutaj troszeczkę, no, powkładać części jednak tych takich na osiągi, żeby samochód jednak trochę to koło zrywał, bo on autentycznie nie da rady zerwać tej tylnej osi, nie? Jest bardzo ciężko go wprowadzić w drift. Kurde. Więc tuningowałem go jeszcze maksymalnie, 1400 koni mechanicznych, to jest spory skok z 607 i raczej powinno mi wystarczyć. Dałem podwójne turbo sprężarki, no i one aktywują się przy chyba 5000 obrotów, co może spowodować dużą turbo dziurę w niektórych sytuacjach, która może utrudnić driftowanie, ale generalnie... Wzrost mocy jest diametralnie odczuwalny. Spróbujmy. Tak, standardowo jak te samochody z silnikiem montowanym centralnie, one się trochę dziwnie nieraz zachowują. Bardzo łatwo je przesterować. Ta dupa tak dosyć mocno... znaczy... jest taki mo... O ty kurde. Jest taki moment, kiedy bardzo łatwo wprowadzić go w przester. Nie wiem, czy nie usunę tych turbo... Ojej! Nie usunę tych turbo sprężarek. O Jezu! Wywaliłem turbo sprężarki, żeby samochód miał taki bardziej stały ten moment obrotowy, żeby wiesz, w momencie kiedy on już praktycznie do czerwonej kreski podchodzi, to on wtedy zaczyna mieć tą pełną moc, te 1400 koni mechanicznych, nie? A tutaj byśmy mieli stałą moc niecałych 800, to nie jest jakiś ogromny skok z 607 koni mechanicznych i nie wiem, czy uda mi się ukręcić na tej mocy te tylne koła. Ale taką moc mieliśmy właściwie na tych niższych obrotach, na tych niższych partiach obrotów w momencie, kiedy nie załączyły się turbosprężarki. No i... zobaczymy, jak będzie teraz. Jeśli coś będzie nie tak, to spróbuję jeszcze z biegami pokombinować. W ogóle, z jakiego auta jest ten dźwięk? Z Lambo? Z Gallardo? Czy z jakiegoś Huracana? Nie mam pojęcia. Ojej. Chyba tak, albo z Audi R8. To w sumie jest bez znaczenia, czy Lambo, czy Audi R8, nie? Takie płytkie drifty nim na razie próbuję robić, żeby go wyczuć. O, za mocno tutaj. Dobra, daję radę te koła ukręcić. Opony mamy standardowe, więc one powinny być najmniej przyczepne. Dodatkowo dałem ogromne ciśnienie z tyłu. Ale on się, kurczę, jak to z te samochody z silnikiem montowanym centralnie, on się chce na tych driftach prostować i od czasu do czasu albo kopnąć ze sprzęgła, albo hamulec nożny, albo ręcznym trzeba, na przykład na takim rondzie. Widzicie, że on nie chce... Albo może z trójki spróbuję strzelić. A z kolei trójki nie chcę ukręcić. O! Jezu, jak ciężko. Próbowaliście driftować tą furą? Nie chcę tych turbosprężarek, kurczę, ładować, bo one dodają tak ogromnego boosta od razu, że ciężko jest furę opanować. A z kolei jak... No nie można tam dać na przykład pojedynczej turbosprężarki, nie? Trzeba od razu dawać dwie, które dają od razu te 600 koni więcej, to jest podwójna ilość koni mechanicznych ze samymi turbosprężarkami. Tylko że wiesz, to są konie mechaniczne uzyskane w szczycie, nie? Możliwości tego silnika przy turbosprężarkach, więc w takim normalnym cyklu, jak my tutaj driftujemy i latamy nieraz od niższych obrotów, próbujemy zerwać, no to jest tak... Ciężko go opanować.
To jest pachołka. O, czekaj, czekaj, coś się fajnie działo. Coś zaczynało fajnie lecieć. Dużo manewrów kierownicą. Czekaj, zobaczę, czy mam ustawione 900 stopni, bo ja tu chyba coś kombinowałem. Ojej, co ja tu zrobiłem? Nie chciałem zdjęcia. Coś kombinowałem chyba z ustawieniami ostatnio. Aha, czułość kierownicy w Fordzie sobie zmieniłem. Ale to nie ma znaczenia, bo mi się dobrze driftuje, tylko... Nie, jest 900 stopni, także powinno być w porządku. Kurczę, on tak robi ten mały kąt, większego kąta nie dasz rady zrobić, bo zaraz ci się przesterowuje, nie? Ale jak się pięknie błyszczy ten spoiler, zobaczcie na to. Jak się pięknie światło odbija w tym samochodzie. Bardzo, bardzo ładny model. Wiecie co, ja bym chciał, żeby ktoś w rzeczywistości zrobił tą Quattrę. Wiesz, w prawdziwym świecie, zrobił jakąś replikę albo coś, nie wiem, na bazie jakiegoś może Lambo, czy coś takiego, czy jakiegoś Ferrari. I zrobił tą budę, jest przepiękne auto. Przepiękna jest ta Quattra. I da się driftować, tylko widzicie, że te drifty są takie szalone, jasne, to jest drift, nie? To nie jest power slide. Ale nie są one takie, że wiesz, on się w tym drifcie długo nie utrzyma. Nie wiem, może na padzie by mi poszło lepiej? Bo tam się tak tapuje, tu lewo, prawo. Jedna rzecz, zobaczmy, czy pójdzie mi to rondo tutaj. To się robi na jedynce przeważnie. I tu musimy tak... Będziemy dohamowywać hamulcem nożnym, który mam ustawiony na przód. Większościowo. Oj, tutaj... No kurde, myślę, że główną przeszkodą są te szerokie kapcie. I nie możemy samochodu zrobić tak, wiesz, na dużą moc, bo wtedy ciężko jest go opanować. A z drugiej strony, jak nie mamy tej mocy, to te kapcie bardzo dobrze stabilizują ten samochód, co w przypadku driftu nie jest za dobre. Jakby da się, nie? Tylko nie podriftujesz tak fajnie jak samochodami, które mają te normalne kapcie, nie? Tutaj trzeba dużo zręcznym, trzeba by nim trochę po prostu polatać, bo nie driftuje się tak jak normalnymi samochodami. Aczkolwiek jest to możliwe. Dobra, spróbujmy tu. Fajna zabawa w ogóle. I z tych takich niskich obrotów ciężko wstaje, jak wychodzi się z zakrętu. No? Nie chciał wstać, ledwo co. Widzicie, te drifty są takie kurcze szalone, nie? nie są to power slide, ale takie kurde szalone drifty. Trzeba go ze sprzęgła kopnąć, tutaj trochę ręcznego, cały czas coś trzeba mu pomóc w tym ślizgu, żeby poleciał. Kurde, puściłem sprzęgło za wcześnie, w sensie ręcznego jeszcze nie puściłem, puściłem sprzęgło i mi zgasł. No i raczej właśnie, musielibyśmy pójść na chyba Fortune Island i tam spróbować. Tym samochodem naprawdę trzeba się dużo nakręcić, żeby poleciał. Ciężko, ciężko. Ale mi się strasznie podoba to auto, ja pierniczę. Jak to jest możliwe, że to nie jest jeszcze produkcyjny samochód, nie? Myślę, że CD Projekt Red powinien jakoś wyprodukować chociaż jeden model tego auta, to ja bym osobiście pojechał go obejrzeć, nie? To mega, mega fajne, ej. Mega to auto jest. Wiecie, gdzieś projekt tego samochodu musi być, nie? W jakichś tam plikach. I wykonanie tego środka, wiecie, tej kierownicy. Zobaczcie, ile tutaj jest detali w Fordzie. Chociażby z tego projektu, który na bazie którego został zrobiony samochód w Fordzie Horizon, myślę, że można by było stworzyć prawdziwy model. Co o tym myślicie? Dałoby radę? Pewnie, że tak.
wyobraźcie sobie wsiąść do czegoś takiego. Nieprawdopodobne. I dać do tego jeszcze jakiś eksperymentalny, nie wiem, silnik czy coś takiego. Nie? Żeby, wiesz, żeby była faza. Dałem sobie tutaj takie malowanie do niego, natomiast nie podoba mi się ten benzynowy taki lakier. Nie przyjrzałem się dobrze temu malowaniu przy wybieraniu i tak średnio mi się podoba. No ale przekonał mnie ten napis Quattra tutaj z boku. A tak a propos, bo to jest, można powiedzieć, polski samochód. Nie jestem pewien, czy Polak go projektował, ten auto. Muszę dojść do tego, kto wziął się za projektowanie pojazdów do Cyberpunka. Nie wiem, czy to był Polak, czy to był ktoś inny, ale generalnie był to ktoś genialny i fantastycznie połączył linie z różnych samochodów, bo jak się dobrze przyjrzycie, mamy tutaj trochę linii z, nie wiem, Ferrari Testarossy, może z Lamborghini Diablo, nie? Testarossa też ma takie jakby podobny klimat tych tylnych lamp, a przód mamy ten spad z przodu mamy z jakiegoś Lambo, bym powiedział. Ciężko powiedzieć, czy z Diablo, czy z jakiegoś Countacha, nie? Jakie w ogóle wykonanie tego auta? Jestem porażony jakością wykonania tego samochodu tutaj w Fordzie, naprawdę. Zwłaszcza, że bardzo mi się podoba Cyberpunk. Taki smaczek tutaj w Fordzie to jest taka wisienka na torcie. Mega mi się to podoba. No i co, ale jako samochód driftowy, no średnio, no. Spodziewałem się takich wyników. Bardzo trudno jest ukręcić takiego kapcia, z kolei jak da się turbo sprężarki, to wiesz, dociśniesz gazu, czekasz i dopiero w pewnym momencie dostajesz takiego boosta, że nie wiesz co ze sobą zrobić, no nie? Więc ciężko opanować ten samochód na drifcie, gdy mamy za dużo mocy, a z kolei jak mamy wolno ssący tu jest chyba, nie? Bo jak nie damy tych turbosprężarek, to chyba nie ma turbosprężarek w ogóle żadnych wtedy. Ciężko zgadnąć, jaki tutaj mamy silnik, jakie mamy parametry, ale generalnie zachowuje się jak samochód wolno ssący, więc no jakby... Ciężko tutaj ukręcić takie wielkie, no bo zobaczcie, jakie to jest ogromne. To są ogromne kapuchy. Najbardziej ambitne samochody driftowe nie mają takich szerokich kapci, to jest nieprawdopodobne. A węższych się nie da dać tutaj. No nie ma węższych do tego samochodu, nie? Takie są i koniec. Tutaj mamy jakieś... Nie wiem, co to jest, nawet turbosprężarki. Jakieś doloty, nie wiem co to jest. Jakieś potegowane wydechy, pokręcone rury. Mega to zrobili, no aż wiecie co? Motoryzacyjna łezka wokół się kręci, naprawdę. Autentycznie mam łezkę wokół jak na to patrzę, nie wiem. To jest po prostu piękne. Piękna sprawa. Kurde. Mieć dużo kasy i sobie taki samochód stworzyć w prawdziwości. To by było coś. To by było coś. To by było coś. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło. Na razie, hejka.